Szczęść Boże, witam ja. Tak sobie jechałem dzisiaj do radia i pomyślałem po drodze, pewnie uczucia miłości bliźniego jakoś ogarnęły, że te wszystkie zmarznięte dziewczyny w różnym wieku na przystankach, to ktoś powinien przytulić i ogrzać. No jakoś tak nie wyglądało, że chciał, żeby je podwieźć. Przynajmniej nie, żebym ja je podwieźć. Rzućmy okiem do gazet, a tu miliony dla emerytów Rzeczpospolitej. Dziennik Zachodni zresztą ogłasza dzisiaj, że dzisiaj jest Światowy Dzień Seniora. I z tej okazji robi tam specjalny dodatek. I tu się trochę zdziwiłem, ponieważ ja miałem w pamięci, że Międzynarodowy Dzień Osób Starszych jest 1 października. No i troszkę pogrzebałem i wyszło, na razie z moich dociekań, że ten Światowy Dzień Seniora 14 listopada to jest obchodzony tylko w Polsce, więc jesteśmy światem samym w sobie. Rzeczpospolita jest też bardzo ciekawa porada na pierwszej stronie. Patent na znikającą ulgę. Mimo oficjalnej likwidacji ulgi internetowej, od początku przyszłego roku jest jednak sposób na utrzymanie przez jakiś czas możliwości odliczania wydatków na korzystanie z sieci. Gratulujemy wszystkim, którzy wymyślają tego typu przepisy. No, w dzienniku gazecie, prawda, na pierwszej stronie jest tytuł, który nie do końca chyba jest adekwatny do treści artykułu. Bo tytuł brzmi: Skarbówka znów daje popalić. Ale jak się wczytać w artykuł, to skarbówka wręcz właśnie nie za bardzo daje popalić. Bo o co chodzi? Chodzi o to, że celnicy robią z palaczy przestępców. Tak pisze Gazeta Wyborcza, donosi, że gminy razem się targują. Ale nie między sobą. Targują się po to, żeby zaoszczędzić miliony. Dziękuję bardzo.